zgarnij mnie oczyma. Będę drżała, kropla na liściu, w twojej mrocznej, brunatnej dłoni. Tak blisko, że mogę odczuć egzotyczny zapach twojej szyi. Pachnie zmielonym liściem tytoniu, wysokim liściem palmy, w słońcu lśniącym. Weź mnie uśmiechem, otworzę się przed tobą jak obłok, za którym tęsknisz, stojąc na ciemnej ziemi. Tak blisko, że mogę dotknąć twojej brunatnej szyi. Halina Poświatowska, znakomita poetka, którą znamy właśnie pod tym imieniem, pod tym nazwiskiem, urodziła się jako Helena Myga. Źródła rodzinne mówią o tym, że ksiądz nadał jej imię Helena, nie Halina. Ona potem zmieniła to imię urzędowo w latach 60. Urodziła się w Częstochowie przy ulicy Siedmiu Kamienic. Dzisiaj nosi ten dom numer 17. Ale rodzina Mygów tam długo nie zabawiła. To jest jednakże to oficjalne miejsce urodzin przyszłej poetki. I myślę, że tak naprawdę historia rodziny, ta, która jest już upamiętniona w różnych formach, zaczęła się tutaj w Alei Najświętszej Maryi Panny. Pod numerem 4 zamieszkała rodzina Mygów. Felix i Stanisława Mygowie, to rodzice Haliny, prowadzili tutaj, z tego co wiem, sklep galanteryjny. To jest ten taki adres, może już jeden z bardziej znanych. Bo tutaj, pod tym adresem, przeżyła rodzina, no, schyłek wojny. To najprawdopodobniej to tu. Tutaj w oficynie mieszkali rodzice Haśki razem ze swoimi dziećmi. To miejsce, jak wielokrotnie podkreślaliśmy, jest niezmiernie ważne, ponieważ Mygowie tutaj w tej oficynie spędzili okres okupacji i tutaj w tym budynku przeczekali wkroczenie wojsk radzieckich do Częstochowy. To miało miejsce 16 stycznia, no jak pamiętamy, był to czas bardzo mroźny. Mieszkańcy kamienicy ukryli się w piwnicy, przemarzli i konsekwencją tego przechłodzenia była angina u Haśki, która skończyła się poważną wadą serca, która zaznaczyła się na całym życiu przyszłej poetki. Prawdopodobnie około 1947 roku przeniosła się rodzina na ulicę Dąbkowskiego, Buczka wcześniej. Tam mówi się o dwóch adresach. Powołuje się tutaj na słynny artykuł naszego kolegi Tadeusza Piersiaka o adresach Poświatowskiej. On wskazuje tam właśnie te dwa miejsca, Dąbkowskiego i sąsiadującą ulicę Augustyna. Bo pan Szlechowski mnie prowadzał, pokazywał właśnie tamte okna. To ja nigdy nie wie tutaj. Bo to może tak być, także jeszcze raz musimy to... Bo to okna przy bramie, natomiast wiesz, no to już... Że tam gdzie ja teraz mieszkam, nie? Tak, no bo już tyle lat minęło. Tak, słyszałem, że nie wiem, czy to prawda jest. No okna przy bramie, no wie pan, to już... Ile, 15 lat minęło od napisania tego tekstu. No upłynęło już mnóstwo lat od momentu, kiedy byłem tutaj, dowiedziawszy się, że jest to jeden z adresów Haliny Poświatowskiej. Przypadek sprawił, że spotkałem mężczyznę, pana Władysława Żelechowskiego, wtedy już starszego pana, dziś już pewnie nieżyjącego, który pokazał mi okna tego mieszkania, mówiąc, że doskonale pamięta dziewczynkę, która sprowadziła się tutaj z rodzicami w 1947 roku. Pamięta, że prawie nie wychodziła z domu, że chorowała, że bardzo często siadywała w oknie z książką na parapecie, czytała jakieś swoje ulubione lektury.
Mieszkali krótko, tak jak wspominał pan Władysław, około roku i przeprowadzili się w inne miejsce w Częstochowie. W 1949 roku Felix Myga kupił dom przy ulicy Jasnogórskiej 23-25. Jednakże nie od razu rodzina zamieszkała, dopiero na początku lat 50. I można powiedzieć, że to już jest ten stały adres rodziny i Haliny, jeżeli mówimy o Częstochowie. Ona też niewiele mogła pamiętać tych wcześniejszych lat. Zresztą matka chyba dbała o to, żeby ona nie uczestniczyła emocjonalnie w tym, co się działo wokół, bo oszczędzała jej siły fizyczne i psychiczne. W pewien sposób była egoistką, ale ten jej egoizm to była taki sposób na życie. Ona wiedziała, że no jest chora, że właściwie jej się trochę więcej należy, natomiast my z siostrą Małgorzatą byliśmy nieco inaczej wychowani. Bo o ile ojcu, matce można było coś odmówić, coś odpyskować, na coś nie mieć ochoty, to, co powiedziała Haśka, było święte i nie wolno jej się było sprzeciwiać. Nie były to jakieś tam wydumane historie, ale rzeczy potrzebne. No, trzeba jej było iść do apteki, trzeba było jej narwać pokrzyw do pielęgnacji włosów, trzeba było zebrać wodę deszczową do umycia włosów, bo były to czasy przedkosmetykowe, że tak powiem. Trzeba ją było wnieść na zamek w Olsztynie, trzeba ją było wspomagać przy chodzeniu pod górę na zasadzie takiej, że jej opierałem dłonie na pupie i pchałem do góry, dokąd mogłem. No potem już będąc starszym, młodym człowiekiem, to ją wnosiłem po prostu. Ale tak, no trzeba było pewne rzeczy dla niej robić. Żyje się tylko chwilę. Żyje się tylko chwilę, a czas jest przeźroczystą perłą wypełnioną oddechem. A meble są kanciaste, a ciało delikatne, a ziemia wszędzie płaska, a niebo nieosiągalne. Miłość jest słowem. Mózg metalową skrzynką nakręcaną codziennie srebrnym kluczem łudy. Ciekawość, by wiedzieć, pragnienia, aby znać, pożądania, by błyszczeć, uporu, aby istnieć. A litość jest wątłym kwiatem, delikatnym kwiatem, który czasem zakwita w snach. Myślę, że tak. Ona zawsze wspomina o matce, że matka dbała, czuwała nad jej zdrowiem. Ojciec pracował, no musiał ktoś pracować na rodzinę liczną. Halina miała rodzeństwo, miała siostrzyczkę Elżbietę, która umarła wcześniej, we wczesnym dzieciństwie. Pochowana została na cmentarzu Świętego Rocha w Częstochowie. No ale potem się urodziła już po wojnie Małgorzata, no a potem jeszcze Zbigniew, 16 lat młodszy od Haliny. Więc była to liczna rodzina. Ojciec ją utrzymywał, pracował na rodziny, natomiast Stanisława Mygowa była matką wyjątkową, która dbała o swoją córkę nie tylko jako chorego człowieka, jako chorą osobę, chore dziecko, ale dbała także o jej rozwój. Dbała o to, żeby dziewczynka się nie załamała chorobą. Dbała o to, żeby ona się właśnie rozwijała, czytała. No a w efekcie, kiedy zaczęła pisać wiersze,
to ona właśnie, Stanisława Mygowa, zaniosła te wiersze do redakcji Gazety Częstochowskiej. Halina Poświatowska to jest podobno człowiek i podobno ma umrzeć, jak wielu przed nią ludzi. Halina Poświatowska właśnie się trudzi nad własnym umieraniem. Ona jeszcze nie wierzy, ale już podejrzewa. Kiedy w sen zagłębia lewą rękę, to w prawej zaciska mocno gwiazdę, strzępek żywego nieba i światłem przez ciemność krwawi. Potem gaśnie, za sobą wlokąc warkocz różowy, ciemniejący na wietrze nocy groźnej i chłodnej. Halina Poświatowska, te trochę garderoby i te ręce i usta, co nie są już głodne. Tadeusz Gierymski wspomina, że wśród wielu tekstów nadsyłanych przez autorów, czasem tekstów zupełnie pozbawionych jakiejś wartości, wiersze Haliny Poświatowskiej ujawniły mu swoje piękno, nazwał je grudkami złota. To były te dwa wiersze Szczęście i Człowiek z Anapumy, które zostały tam opublikowane. Dzisiaj, kiedy znamy całość spuścizny Haliny Poświatowskiej, one może nie wydają jakoś szczególnie oryginalne, ale wtedy, jako wytwór młodej dziewczyny, musiały zwrócić uwagę poety. Rok, Halina 35, no więc miała 21 lat, no ale prawdopodobnie pisała je wcześniej, natomiast
debiut nastąpił w tym okresie, potem debiut w krakowskim czasopiśmie, a debiut książkowy to oczywiście rok 1958, gdy wychodzi hymn Bałwochwal. Czyli to już jest naprawdę pierwsza taka ważna pozycja w dorobku poetki. Jestem zaczadzona pięknem mojego ciała. Patrzyłam dzisiaj na siebie twoimi oczyma. Odkryłam miękkie zagięcie ramion, znużoną okrągłość piersi, które chcą spać i powoli na przekór sobie staczają się w dół. Moje nogi rozchylające się, oddające bezmiernie, aż po krańce, których nie ma. To, co jest mną i poza mną, pulsuje w każdym liściu, w każdej kropli deszczu. Widziałam się jak gdyby poprzez szkło w twoich oczach, patrzących na mnie. Czułam twoje ręce na ciepłej, napiętej skórze moich ud. I posłuszna twojemu rozkazowi stałam naga naprzeciw wielkiego lustra. A potem zasłoniłam oczy twoje, żeby nie widzieć i nie czuć samotności mojego rozkwitłego tobą ciała. Natomiast ja odbieram tą poezję i nie chcę się teraz doktoryzować, bo to jest coś strasznego takiego, że ja jestem niby specjalistą od poezji w życiu, jestem tylko piosenkarzem, cały czas to powtarzam. Mnie się wydaje, że myśmy się spotkali na pewnej wspólnej drodze związanej z namiętnościami. Ja w ogóle czuję w niej olbrzymią namiętność. I to jest rzecz, która jest niewytłumaczalna, a którą ja odkrywam w sobie. To jest to wszystko, co mogę o tym powiedzieć. O takim... To nie jest kwestia, nie wiem, erotyki. To jest kwestia dotyków, smarów, płynów, zapachów, ocierań, mijania się, czegoś takiego, że przechodzisz obok człowieka i albo możesz go postrzegać właśnie w naturze jakiejś takiej sensorycznej, że chciałbyś go dotknąć, albo właśnie nie dotykasz go właśnie tylko po to, żeby stworzyć tą przestrzeń, która buduje jakieś takie napięcie, bo czasami nie ma sensu nikogo dotykać i wtedy jest tak po prostu ciary przechodzą. Myślę, że od czasu do czasu, nie zawsze od czasu oczywiście, ale od czasu do czasu między, szczególnie jak to śpiewam, jak z tym obcuję, to mam takie sytuacje, że myślę, że gdybyśmy się spotkali, to mielibyśmy takie przejście. Uśmiechniętym zielonym drzewem kasztana, gniskiem przystrzyżonym w czuprynie traw, gniezdarnie polatujących na szybie skrzydłach pszczoł, tam wszędzie mieszka miłość. Obwieszone śpiewnymi pocałunkami pobrzękuje w dzwonki deszczu. Jestem sobą od stóp do włosów ciemnych. I gdy myślę o tobie, to tak, jakbym w dłoni zaciskała motyle, trzepiesz skrzydłami moich złotych nadziei, więc czekam na twoje usta. W środku mnie rozrasta się drzewo. Myślę, że skłamałabym, gdybym powiedziała, że nie. Myślę, że na pewno odnajduję jakąś cząstkę siebie w niej, ale myślę, że każda kobieta odnajduje tę cząstkę. Poświatowska jest taką kobietą, która żyła bardzo szybko i przeżyła praktycznie każdą emocję maksymalnie. Czyli wchodziła w to na 100%. Czasami w życiu boimy się wejść, boimy się podjąć ryzyka. Czasami uciekamy. Ona nie uciekała. Ona trzymała z całych sił i prowokowała sytuacje, w których mogłaby żyć jeszcze bardziej niż żyła, dlatego że była świadoma, że jutro
jest jedną wielką niewiadomą i ta jej chciwość, a zarazem przyjemność z każdej chwili jest, no jest taka fajna, jest inna. U niej ten lęk, to był lęk, że jej nie starczy życia, żeby jeszcze to przeżyć, czy coś innego przeżyć. To nie były lęki takie, czy komuś, nie wiem, czy tam będzie fajnie, czy tam nie będzie fajnie. To było raczej, czy to przeżyje tak intensywnie, jakbym chciała. Takie mam przynajmniej wrażenie, że nie byłaby zadowolona, jakby coś było blade. To musiało mieć kolor. Kiedy rodzina tam zamieszkała, Halina bardzo się cieszyła ogrodem, sadziła z matką krzewy, drzewa, dom się zapełnił zwierzętami domowymi, zresztą Zbigniew Myga też to potwierdza, ale Halina niestety coraz częściej musiała wyjeżdżać. W Częstochowie są też ślady jej edukacji, są częstochowskie ślady jej edukacji, jak gimnazjum, nauka i praca, a potem pierwsze liceum imienia Juliusza Słowackiego, do którego zaczęła uczęszczać, ale niestety Halina nie mogła pobierać regularnie nauk w szkole ze względu na stan zdrowia. I matka tutaj bardzo pomagała, to jest też matka, która uczyła Halinę, która wprowadzała w te wszystkie sprawy związane z edukacją i pielęgnowała w niej też zamiłowanie do literatury, ale Halina niestety musiała już coraz częściej z Częstochowy wyjeżdżać i jej domem, biorę to słowo w cudzysłów, stały się sanatoria, w których no, coraz częściej przebywała. W sanatorium w Kudowie w 1953 roku Helena Myżanka poznała Adolfa Poświatowskiego i wkrótce została jego żoną. Małżeństwo zawarto w 1954 w Częstochowie, ale Adolf Poświatowski, również chory na serce, umarł w 1956, więc Halina, gdy miała 21 lat, była już wdową. No i właściwie potem jej wyjazdy, jak nieznaczone były, potem jej życie znaczone było wyjazdami do sanatoriów, do szpitali. Biografowie Haliny Poświatowskiej kładą na pomoc, jakiej udzielił młodej dziewczynie profesor Aleksandrowicz, profesor Julian Aleksandrowicz, którego poznała w klinice w Krakowie, trzeciej klinice chorób wewnętrznych. On dokonał takiego dokładnego rozpoznania jej choroby, leczył poetkę, a ponieważ no, była to dziewczyna potrzebująca wsparcia, wyjechała z rodzinnej Częstochowy, w Krakowie czuła się obco, więc ta pomoc profesora na pewno była nieoceniona. Zresztą była to wybitna osobowość w dziedzinie medycyny. To był lekarz, który wyznawał dewizę nie ma nieobliczalnie chorych. Są dzisiaj po prostu nieznane jeszcze medycynie przypadki, sposoby leczenia. I myślę, że ta dewiza dawała wszystkim chorym wielką nadzieję. Halinie również. To z postacią profesora związany jest fakt, że Halina zetknęła się z Wisławą Szymborską. Wisławą Szymborską. Zresztą, gdy zmarła, to Szymborska poświęciła jej wiersz. I myślę, że po prostu cała ta atmosfera zapewniona przez profesora Aleksandrowicza spowodowała, że uwierzyła Halina też w swoje siły, w to, że może pisać, że właściwie, że to jest jakaś jedna jej z dróg ucieczki od choroby. Znacząca data w jej życiorysie, rok 1958. Dzięki staraniom profesora Aleksandrowicza i dzięki staraniom Polonii Amerykańskiej Halina może wyjechać na operację do Stanów Zjednoczonych. Była to jedna z pierwszych, nie pierwsza, jak się czasem o tym mówi, ale jedna z pierwszych operacji na otwartym sercu. Operacja, która
która zakończyła się pomyślnie i Halina jeszcze odzyskała kilka lat życia dzięki niej. Jestem Julią. Mam lat 23. Dotknęłam kiedyś miłości. Miała smak gorzki, jak filiżanka ciemnej kawy. Wzmogła rytm serca, rozdrażniła mój żywy organizm. Rozkołysała zmysły. Odeszła. Jestem Julią. Na wysokim balkonie zawisła. Krzyczę, wróć. Wołam, wróć. Plamię przygryzione wargi barwą krwi. Nie wróciła. Jestem Julią. Mam lat 1000. Żyję. W roku 1961 Halina wraca po dwuletnim pobycie w Stanach Zjednoczonych, chociaż mogła jeszcze zostać, bo dostała kolejne stypendia, ona tam przecież studiowała, ale wraca i po krótkim pobycie w Częstochowie wyjeżdża do Krakowa. Z Krakowem zresztą wiąże swój etap studiów rozpoczętych w Stanach Zjednoczonych i potem pracuje, no krótko już niestety, jako asystent na Uniwersytecie Jagiellońskim i właściwie to kolejne miejsce zamieszkania Kraków. Z Krakowa będzie jeszcze wyjeżdżać, będzie go nie na długo opuszczać. Ale z Częstochową już jest związana przede wszystkim więziami rodzinnymi, bo tu jest matka, tu jest ojciec, rodzeństwo. Czasem się stawia pytanie, czym była Częstochowa dla Haliny Poświatowskiej. Wiemy mniej więcej, gdzie mieszkała jej rodzina. Podkreśla się często, że Częstochowy Halina nie lubiła. Ja nie wiem, czy tak do końca możemy pozostać przy tym stwierdzeniu. Halina Poświatowska, tak jak każda młoda osoba, każda młoda kobieta, chciała wyjechać z rodzinnego miasta. Każdy młody człowiek rwie się do świata. Ale przecież jej listy, pisane podczas pobytu poza Częstochową, świadczą o tym, że jednak Częstochowa była jej bliskim miejscem, bo tu mieszkała rodzina. Do Jana Adamskiego pisała z Jugosławii w 1966 roku. Wczoraj miałam napad nostalgii i opowiadałam Caroline przez pół dnia o tym, co się dzieje w Częstochowie na podwórku i jak pięknie w Spychowie. Opatia ładna, tak, ale ja mam serce niewdzięczne i Polska będzie dla mnie najładniejsza. W jednym z listów pisała też, że tęskni za akacją w ogrodzie. Może to niewiele zapisów, które świadczą o jej związku z Częstochową, ale jak mówię, w przypadku młodego człowieka, dla którego ważne są różne inne miejsca, atrakcyjne, różne miejsca na świecie, w Europie, w Polsce. I te zapisy świadczą o jakiejś więzi, którą z rodzinnym miastem czuła. W jadowitym brzęku, w szeleście traw, w niezdarnych skrzydłach pszczoły. Miłość mieszka w pocałunki, ubrana jak drzewo w krople rosnę. I gdy myślę o tobie, to tak jakby motyl trzepotał w dłoni, uwięziony i ślepy, a czas przyczajony poza mną do skoku trzyma w wąsach źdźbło. Dzisiejszy dzień. I gdy myślę o tobie, to tak jakby motyl trzepotał.
trzepotał w dłoni, uwięziony i ślepy, a czas przyczajony poza mną do skoku trzyma w wąsach źdźbło dzisiejszy. Kiedy mówimy o postaci profesora Aleksandrowicza, nie sposób nie wspomnieć o tym, że prowadził on z młodą dziewczyną bardzo poważne rozmowy. Jedna z nich została zapisana, pozwolę sobie ją przeczytać, bo ona powie także o tym świecie myśli, w jakim Halina Poświatowska się poruszała. Profesor Aleksandrowicz pisał we wspomnieniu. Miała bladą twarzyczkę, wargi były sine. Powiedz mi, profesorze, wyszeptała, co to jest śmierć? Tak się boję umierać. Chcę wiedzieć, to nie będę się bać. I przytulała się do moich rąk. Dla przyrodnika, odrzekłem, jest chyba zagadką, jak życie. Dla fizyka, przeistoczeniem jeno materii. Dla wierzącego to odrodzenie w innym bycie. Dla cierpiących wyzwoleniem. Nie masz się więc czego bać. Ślad tej rozmowy odnajdujemy w wierszach Haliny Poświatowskiej, w jednym z wierszy, który właśnie nosi tytuł Śmierć. I tu zdecydowanie ta rozmowa odcisnęła swoje piętno. Śmierć. Mędrzec wpatrzony w twoją smutną twarz białą nic nie wie o tobie, oprócz tego, że unicestwiasz ciało, rozsypujesz ciało hojnie, wzbogacasz pyłem wiatr. Kiedy cię poją kadzidłem, obiecujesz odejść niechętnie. Snujesz się przez kościół wzdłuż smugą kadzielnego dymu. Oni myślą, że ciebie nie ma. Jesteś, jesteś, bo jakżeby inaczej można było nie żyć. Dla przyrodnika jesteś zagadką, jak życie. Dla fizyka przeistoczeniem materii. Dla wierzącego przejściem do innego bytu. Dla cierpiących wyzwoleniem. Po 56 roku obfitują wszak wiele znakomitych debiutów. Mamy wtedy wspaniałe pokolenie, wspaniałą reprezentację polskiej literatury. A mimo to Halina Poświatowska znalazła dla siebie miejsce. Tom Hymn bałwochwalczy nosi tytuł już dość prowokujący, prawda? Hymn bałwochwalczy. Ona wręcz bałwochwalczo wielbi miłość, która jest życiodajną siłą. Jestem dla ciebie czuła, jak dla pszczół cierpki zapach kwiatu. Jestem dla ciebie dobra, jak dla zmęczonych skrzydeł ptaka rozchwiana gałąź. Ona od początku ma swój warsztat poetycki, ma swój świat, którym się porusza. Wielokrotnie spotykamy tutaj właśnie świat przyrody, posługuje się elementami takimi jak ptak, to jest, jak napisałam w jednej ze swoich prac, w cudzysłów biorę, bohater jej wierszy, podobnie jak serce, wielokrotnie zresztą tutaj łączy te dwa słowa w metaforę. Ptaku mojego serca. Ptaku mojego serca, nie smuć się, nakarmię cię ziarnem radości, rozbłyśniesz. Ptaku mojego serca, nie płacz, nakarmię cię z ziarnem tkliwości, fruniesz. Ptaku mojego serca, z opuszczonymi skrzydłami, nie szarp się, nakarmię cię ziarnem śmierci, zaśniesz. Za życia poetki ukazują się jeszcze, poza hymnem bałwochwalczym, dwa zbiory. Dzień dzisiejszy w roku 1963 i Oda do rąk w roku 1966. W dorobku Haliny Poświatowskiej pojawia się jednak jeszcze bardzo ważna książka, Powieść dla przyjaciela. Jest to jej autobiografia,
obejmująca czas, no właściwie do powrotu ze Stanów Zjednoczonych, autobiografia, w której poznajemy świat myśli, wydarzenia z jej życia. To książka dedykowana nieznanej wówczas postaci, nie wiadomo kto się krył za słowem przyjaciel. Biografowie Haliny Poświatowskiej już wiedzą, że to był Ireneusz Morawski i do niego kieruje te słowa zawarte w opowieści dla przyjaciela Halina Poświatowska. Mężczyźni, którzy chcą nauczyć się czegoś o kobietach, jeżeli poczytają te wiersze, myślę, że zaimponują wielu kobietom. Myślę, że Poświatowska, no przecież wiersze właściwie kierowane były do mężczyzn, więc można się tam bardzo wiele nauczyć, więc ja jak najbardziej polecam. Wiadomo, że nie jest to poezja męska, czy nie ma tam bohaterów, patriotyzm i nie wiem, wszelkie inne tematy, które można poruszać. Może mężczyźni nie odnajdą się do końca, ale to jest tak, że jeżeli znajdzie się tą cierpliwość, żeby poczytać więcej Poświatowską, nie poprzestać na jednym, dwóch wierszach, tylko naprawdę ją czytać, to nie tylko można się nauczyć, co kobieta czuje, jak kobieta czuje, ale można wręcz zaplanować, jak uwieść kobietę. Myślę, że jak najbardziej są to wiersze dla mężczyzn również. Dla mnie jednym z takich ważniejszych wierszy jest ten, który napisała w Filadelfii, oczekując na operację, a wiersz, który jest takim niezwykłym zapisem wyostrzonej świadomości człowieka postawionego wobec granicznego doświadczenia. Pierwsza zwrotka tego wiersza brzmi: Halina Poświatowska to jest podobno człowiek i podobno ma umrzeć jak wielu przed nią ludzi. Halina Poświatowska właśnie teraz się trudzi nad własnym umieraniem. Pisze to młoda kobieta i może dlatego siła tego wiersza jest taka duża i jest on niezwykle przejmujący. Zachowało się bardzo wiele fotografii Haliny Poświatowskiej. Myślę, że każdy czytelnik jej wierszy, jej opowieści dla przyjaciela zna te fotografie. Mówiono o tym, że była kobietą niezwykłą. Niektórzy mówili, że bardzo ładną, inni, że przeciętną. Pozwolę sobie przytoczyć kilka opinii, które pokazują, jak trudno sformułować jakieś zdanie zawierające istotę jej urody, jakąś jedną definicję stworzyć. Jerzy Bigosiński, bliski kuzyn Poświatowskiej, z którym miała kontakt w Stanach Zjednoczonych, taki wizerunek zostawił. Halina była ciemną blondynką o ładnym profilu, zielonych oczach i wysokich policzkach. Janina Szarek, bibliotekarka z Uniwersytetu Jagiellońskiego, znajoma, z tego czasu, gdy Halina pracowała w Zakładzie Filozofii Przyrody, określiła jej urodę po kobiecemu. Halina była bardzo ładna. Miała twarz o ciekawym profilu, czego była świadoma. Nigdy nie widziałam jej mocno umalowanej. Była też zgrabna. Poruszała się lekko, tak jakby jej nic nie dolegało. Nosiła ze sobą torebkę, często książkę, ale nigdy torby z zakupami. Elżbieta Witlin-Lipton zanotowała. Była piękna, trochę jak Audrey Hepburn. Tadeusz Gierymski, taki zostawił zapis, nie należała do pięknych dziewczyn w potocznym znaczeniu tego słowa. Nie należała do kobiet, za którymi mężczyźni oglądają się na ulicy. Nie była brzydka, lecz raczej ładna. Ale dopiero ta ładność plus jakiś wewnętrzny, chorobliwy blask emanujący z stałej osobowości składał się na piękność. Danuta Gorska określiłam z kolei jako bardzo przystojną dziewczynę, za którą chłopcy oglądali się na ulicy. Z tych wypowiedzi
widać jest, jak trudna do określenia jest nieuchwytna uroda Haliny. To były lata 80. Kiedy dla mnie poezja to było coś strasznego. Się bałem poezji, tak jak podejrzewam 80% facetów i 70% dziewcząt mających 17 lat. Nawet pragnąca jakiejś sfery duchowości, czy jakiejś sfery nawet języka, który jest niecodzienny. Ale jest strach przed brakiem zrozumienia, jest strach przed tą całą pomnikowością poetów. Wszyscy poeci muszą stać na jakichś pomnikach, muszą być ubrani w jakieś koturny, jakieś cokoły, jakieś tak. To jest okropne. I ja w 80-tych latach bałem się tych wszystkich Mickiewiczów i Słowackich. I ni stąd, ni dowąd, zupełnie chyba też przez przypadek, bo życie to jest taki jakiś przypadek, któremu się daje albo się daje czerwone, albo zielone światło. I sięgnąłem, bo wtedy nie było internetu, sięgnąłem po tomik poezji i oczarowany byłem tym, że nie przestałem się bać tego, co czytam. Większość rzeczy rozumiałem, a nawet jeżeli nie rozumiałem, to potrafiłem sobie to przekuć na swoją wyobraźnię. I teraz ja w ogóle nie podchodzę do poezji dzisiaj również na zasadzie jakiejkolwiek osoby, czy historii tej osoby. Tylko raczej jestem złodziejem tej poezji, więc jestem złodziejem tego wszystkiego, co ja jestem w stanie przekuć na moją wrażliwość i na moją emocjonalność. A to, że Halina Poświatowska jest mi najbardziej bliska pod względem języka, pod względem bo ja jestem piosenkarzem, czyli ja jestem blisko tekstu, a co dla mnie ważne, ta poezja jest bardzo tekstowa, ona jest bardzo piosenkowa, ona jest bardzo taka, którą można opisać współczesność, czyli uniwersalność tej poezji. Nie trzeba się cofać do jakiegoś historycyzmu, który mówi o wielkości naszego narodu albo o sile i potędze Polski, tylko jest zupełnie niezależna, uniwersalna. Można ją czytać w Ameryce Południowej i w Japonii i ona będzie się odnosiła do takich rzeczy, które się tyczą ludzi, a nie fantastyki jakiejś. I do moich ulubionych wierszy należy też wiersz, jeden z wierszy bez tytułu, z tomu Jeszcze jedno wspomnienie. Jeszcze nie wspomniałam o miłości. Miłość. Tak, ona jedna nie podlega upływowi czasu. Trwa. Jeśli jest, jest wieczna. A jeśli jej nie ma, klepsydry oceanów toczą ziarna piasku. Księżyc nieustannie odmienia złotą twarz. Pociemniałym światem ciągnie ogromny wiatr. Nie ma zmiłowania. Nie ma odkupienia. Nie ma nas, nie ma, nie ma. Trudno o bardziej charakterystyczne, trudno o ważniejsze miejsce miłości w życiu poezji, w życiu poety, niż to, które zostało zanotowane w tym wierszu. Miłość to podstawowa siła życiodajna, motoryczna. I w wielu wierszach Halina Poświatowska daje wyraz temu przekonaniu. Myślę, że w szczególny sposób właśnie w tym. Bliskie są też mi wiersze, w których się pojawia przyroda, w których buduje metafory, posługując się elementami świata zwierzęcego, świata ptaków, jak wróble, to arcydobrzy katolicy, jak pszczoła, przede wszystkim właśnie te drobiny organiczne, które wielokrotnie stają się jej tworzywem literackim. Natomiast z tymi moimi fortepianówkami, bym powiedziała, udałam się do Leszka Możdżera i zaproponowałam współpracę. To znaczy powiedziałam, że jesteś jedynym człowiekiem, którego w ogóle widzę, nie wiem, którego czuję, że twoja wrażliwość i to, co przekazujesz całemu światu, pasuje do Poświatowskiej. Na szczęście się zgodził, na szczęście pierwsza próba okazała się udana.
I teraz no mam nadzieję, że wkrótce płyta ujrzy światło dzienne. Poetka wyjeżdża w 1966 roku do Jugosławii, potem jeszcze na dwumiesięczne stypendium rządu francuskiego do Paryża i te podróże poszerzają obszar jej obserwacji, skalę doświadczeń, impulsów. Ona wszystkie wykorzystuje. Nowe wyzwania artystyczne umożliwił też poświatowski kontakt z literaturą światową. Anglojęzyczną, francuską, hiszpańską. Także ona wszystko, czego doświadczała, potrafiła potem przekuć na słowo poetyckie. Ale już po powrocie z Paryża czuła się coraz gorzej. Mimo to żyła pełnią życia, robiła plany na przyszłość, zamierzała napisać pracę doktorską. W roku 1937 w liście do Jana Adamskiego zwierzała się. We wrześniu poproszę pana dziekana o urlop bezpłatny na rok albo nawet na 2 lata na robienie pracy doktorskiej. Chyba powinno się to załatwić. Postanowiła poddać się kolejnej operacji serca, wierząc, że przedłuży jej życie tak jak pierwsza. Operacja ta miała miejsce 3 października 1967 roku w Instytucie Gruźlicy w Warszawie. Jak wspomina matka Stanisława Mygowa, nie chciała życia w fotelu, nie chciała życia bezczynnego. Zdecydowała się na operację. Umarła 9 dni później. Serce nie chciało się po raz drugi skleić, niestety. Pochowana została na cmentarzu Świętego Rocha w Częstochowie obok ojca, siostry Elżbiety i męża. Jak pisze Jan Adamski, jej pogrzeb zgromadził wielu ludzi. Za najbliższą rodziną szli, aby ją pożegnać poeci krakowscy. Wisława Szymborska, Józef Andrzej Frasik, Tadeusz Nowak i Tadeusz Śliwiak. Niestety nie przebył Stanisław Grochowiak, tak mocno wielbiący talent poświatowski, dowiedział się zbyt późno o pogrzebie. Boże mój, zmiłuj się nade mną. Czemu stworzyłeś mnie na niepodobieństwo twardych kamieni? Pełna jestem twoich tajemnic. Wodę zamieniam w wino pragnienia. Wino zamieniam w płomień krwi. Boże mojego bólu, atłasowym oddechem wymość puste gniazdo mojego serca. Lekko, żeby nie pognieść skrzydeł, tchnij we mnie ptaka o głosie